Aleksander Bierzejski powiedział, że premier Turcji w telewizji publicznej powiedział, w telewizji tureckiej powiedział o tym, że oskarżył Rosjan o bycie gdzieś w tle zamachu, który był ostatnio w Turcji. To napięcie turecko-rosyjskie jest coraz większe. Jak pan myśli, co z tego wynikać może? To pytanie skierowałem do pana Grzegorza Brauna. No wojna, wojna światowa, jej preludium właśnie obserwujemy, właśnie w nim uczestniczymy. Armia turecka jest jedyną armią z prawdziwego zdarzenia na kontynencie europejskim. Może Polska jeszcze należy do kategorii armii realnie istniejących, ale też w związku z tym nowy porządek świata na kontynencie europejskim nie może zostać ustanowiony bez rozwiązania kwestii tureckich. Turcy czują to pismo nosem i w związku z tym wkładają kij w szprychy, kopią w nogę stolika, przy którym w Monachium siedzieli moskale z Amerykanami. Imperialiści łatwo dogadują się, bo rozmawiają tym samym językiem, no ale to są układy zawsze kosztem mniejszych, słabszych. Co do Francji. No to ja. Zwrócę tutaj uwagę na pewne samospełniające się przepowiednie, które padły w ostatnich tygodniach. To był jeszcze styczeń, chyba, kiedy do Moskwy pojechał pan Mosze Kantor. Prezes Europejskiego Kongresu Żydowskiego. Tam spotkał się z prezydentem Putinem. Polecam Państwu komunikat z tego spotkania, dość obszerny. Pan kantor powiedział: Ni mniej, ni więcej, sytuacja Żydów w Europie jest najgorsza od czasów II wojny światowej. To mocno powiedziane, prawda? I poszedł dalej. Powiedział, że wie, iż rezuni islamscy, terroryści muzułmańscy, weszli już w posiadanie kilku Ku 10 kilogramów materiałów rozszczepialnych w irackim Mosulu i że szykują niewątpliwie zamach z wykorzystaniem tak zwanej brudnej bomby. Minęło parę dni i odezwał się następny prorok Joram Szwajcer, ekspert do spraw walki z terroryzmem, czyli funkcjonariusz bezpieki izraelskiej. Notabene udzielił wywiadu polskim mediom internetowym i wróży. Wróży z fus mówi, że takie zamachy w Europie są więcej niż pewne, że on zdziwi się, on, Joram Szwajcar, jeśli nie nastąpił w tym sezonie. W tych samych dniach odezwał się trzeci prorok w Polsce, pan generał Pruszyński. Esbek, który za trzeci RP został generałem, był nawet wiceszefem Abwery. Postać nieco groteskowa z wyglądu, ale jednak poważnego autoramentu wskazuje nawet cele tych zamachów terrorystycznych, mówi pierwszy cel to mistrzostwa Europy w piłce kopanej we Francji, to jest czerwiec lipiec, roku, drugi cel, Światowe Dni Młodzieży Kraków Auschwitz w lipcu z udziałem Franciszka Papieża. Otóż ja sądzę, że tacy ludzie jak Szwajcer, jak Pruszyński, jak może Kantor wreszcie, jeszcze raz odsyłam do tego spotkania Kantor-Putin, to są ludzie, którzy no, nie mają raczej problemów emocjonalnych i nie dzielą się swoimi niepokojami od tak, tylko mamy tutaj do czynienia ze scenariuszem, ze scenariuszem Scenariuszem, który już jest pisany, scenariuszem destabilizacji <gry> Europy Zachodniej, sądzę, że i idę o zakład niniejszym że właśnie w czerwcu-lipcu będziemy mieli przesilenie że się wyjaśni. Ja oczywiście nie wiem, co będzie, to jeden Pan Bóg wie. Wiem, że dzisiaj bezpieczniacy wszystkich krajów łączą się właśnie pisząc takie scenariusze. Destabilizacja Europy Zachodniej, jako pretekst do ukonstytuowania się państwa policyjnego europejskiego na wyższym poziomie, co zapobiegnie elekcji pani Le Pen na prezydenta, to Joram Schweizer mówi właśnie, źli są te Terroryści arabscy, ale jeszcze gorsze byłoby, gdyby to wykorzystała, jak on mówi, ekstrema prawicowa. I otóż te wybuchy we Francji, nie daj Boże, będą z jednej strony legitymizować zamordyzm, z drugiej strony uruchomią falę, egzodus, egzodus, operację Most-2, czyli masowy. Yy, Przejazd Żydów z Europy Zachodniej na wschód, gdzie czeka na nich prezydent Putin. Powiedział kantorowi: przyjeżdżajcie do nas, my zapewnimy wam bezpieczeństwo. Z drugiej strony papież Franciszek na pewno pomoże nam przyjąć, pogodzić się z tą mądrością etapu. No a następna faza to będą ataki terrorystyczne już w Polsce, już w Europie Środkowej i ich autorami okażą się w mediach światowych już. Nie ekstremiści islamscy, ale ekstremiści w ogóle. Ponieważ mądrość nowego etapu to będzie rozszerzenie tego wspólnego mianownika, podkreślenie wspólną, jedną kreską i tych, którzy sikają na katedrę w kolonii, i tych, którzy przeciwko temu protestują. Aleksander Bondariów. K komentarz, miałem wrażenie, że Pan chce... Tak, z tak, głos... tak, zachwytem i pewnym niedowierzaniem słuchałem e, tych wypowiedzi Pana Brauna, e, ponieważ e, po pierwsze widmo tych żydowskich uchodźców, którzy przyjeżdżają do Putina absolutnie mnie zaskoczyło, ponieważ e, tak, z Francji jest imigracja żydowska, e, nasilająca się w związku z ogólną sytuacją w kraju, ale to jest emigracja do Izraela. Ja z trudem widzę sobie jakiegokolwiek, jakiegokolwiek Żyda z Europy, który pojedzie do pana Putina albo nawet w ogóle na wschód, a nie na południe. Druga, Ale jest... wie pan, ja nie mówię o moich wyobrażeniach, ja mówię o tym, co nastąpiło. Jeszcze, nie raz, nic jeszcze, raz zacytuję, ja zacytuję, jeszcze raz zacytuję sytuacja Żydów w Europie Zachodniej najgorsza od czasów II Wojny Światowej mówi nie byle kto, bo prezes Europejskiego Kongresu Żydowskiego. A z tym, tym, tym się zgadzam, z tym, że po tym i oni emigrują, rzeczywiście jest alia, jest powrót do ojczyzny historycznej, natomiast na wschód jakoś się e, nie kwapią, żeby jechać. Sęk w tym, że Resurs geopolityczny tej ojczyzny, państwa położonego w Palestynie, wyczerpał się niewątpliwie ze względów demograficznych i geostrategicznych właśnie ze względu na podniesienie do roli mocarstwa regionalnego Iranu ostatnimi no, sprzed roku decyzjami, które zapadły w Waszyngtonie, właśnie ze względu na to, że Iran buduje już w tej chwili Wielką Persję, bo ma zielone światło dla swojego programu atomowego, z drugiej strony, ze względu na to, że Turcja reaktywuje Imperium Os Osmańskie, sytuacja geostrategiczna w tamtym regionie zmieniła się nieodwracalnie. I otóż, y, powrót do Izraela y, to może być co najwyżej stacja przesiadkowa. No bardzo szkoda, że pan nie był tu na początku, kiedy ja właśnie dywagowałem na temat tej sytuacji na Bliskim Wschodzie, gdzie Izrael, właśnie dlatego, że Iran teraz staje się mocarstwem regionalnym, będzie miał dobre stosunki i z Turcją, i z Arabią Saudyjską i jakoś absolutnie się nie boi tego, co się stanie. Lotnicy izraelscy są najlepszy w regionie. Nie tak dawno Izrael za pomocą czterech rakiet, Skrzydłatych zniszczył lotnisko w Syrii, które chcieli używać Rosjanie i absolutnie żadna obrona przeciwlotnicza rosyjską tego nie Proszę, Ja ja nie mówię, że Chorągiewka w Palestynie zostanie zwinięta. Ja twierdzę tylko, że ten lotniskowiec na wzburzonych falach we wrogim otoczeniu, jakim jest aktualne państwo żydowskie, potrzebuje bezpiecznej bazy na stałym lądzie i wskazuje nawet lokalizację tej bazy. To będzie żydowska suwerenność wyspowa od Odessy i Dniepropietrowska po Szczecin i Wrocław czyli kondominium rosyjsko-niemieckie pod żydowskim zarządem powierniczym właśnie tutaj, bo przecież rzecz w skali globalnej idzie o to, kto będzie zarządzał środkowoeuropejską końcówką chińskiego nowego jedwabnego szlaku. Żydzi uważaliby za obrazę boską i grzech straszny, gdyby to ktoś inny, a nie oni, miał czerpać pożytki z tych wszystkich terminali, rozładowywać te pociągi i rozwozić te wszystkie towary na wszystkie inne krańce Europy. Proszę pana, już wiele, wiele lat temu, 40 lat temu przeczytałem książkę Piotra Wojciechowskiego, Czaszka w Czasce. Która zrobiła wtedy na mnie wielkie wrażenie, bo opisywała właśnie ten stan e, wojny na kontynencie wszystkich, przeciwko wszystkim. I właśnie pomyślałem o tej książce, kiedy pan użył e, wyrazu Rezuni Islamscy to byłoby tak, jak żywo wyjęte z Wojciechowskiego i nawet chciałem pisać scenariusz i robić film, ale to się nie udało, ponieważ to było kilka lat temu, nikt jeszcze nie wiedział, że będzie Ukraina i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym nic nie mogę powiedzieć, to jest bardzo ciekawa wizja tej Europy, której ja osobiście nie czuję, natomiast to dotyczy Turcji, to oczywiście Europejczycy zrozumieli, że w swoim czasie, kiedy przeciwstawiali się wejściu Turcji И до Европы, сделали ошибку, потому что вместо того, чтобы иметь самую армию, можно сказать, в мире по-американской, на этой фланце, которая бы e, отгораждала их от именно этих и его исламист... czy islamskiego morza. Teraz oni mają e, właśnie to nowe imperium osmańskie, które już prowadzi własną politykę i będzie dyktować swoje warunki Europie, e, a kilkanaście lat temu oni jeszcze prosili Europę o łaskę i starali się spełnić jej warunki. No i Warszawa popełnia straszliwy błąd, który, który oby nie był błędem, który zdefiniuje aktualny układ warszawski w, w historii pisanej w późniejszych latach. Tym błędem jest nieprowadzenie właśnie w tych dniach, właśnie w tych tygodniach rozmów i z Ankarą, i z Mińskiem, i ze Sztokholmem, i wreszcie przez z Mińsk z Moskwą. Po tym liściku, który przysłał do Warszawy senator McCain z koleżkami, polski minister spraw zagranicznych powinien natychmiast delegować, w porozumieniu z prezydentem oczywiście, naszych ludzi, którzy szukaliby okazji do nowego otwarcia w polskiej polityce wschodniej. Jest jeszcze jedna zła wiadomość. Otóż ta żydowska suwerenność wyspowa, która już się kształtuje. Polecam Państwu odsłuchanie wystąpienia prezydenta Wrocławia Dudkiewicza na otwarciu synagogi pod Bocianem. To miało miejsce jeszcze w ubiegłym roku. Nagranie krótkie, ono uświadamia skalę przemian. Otóż, aby się to wszystko powiodło, ten czarny scenariusz, który na naszą zgubę piszą obcy scenarzyści, Potrzebna jest jeszcze wojna polsko-ukraińska i to jest temat, który moim zdaniem będzie grany w tym sezonie najpóźniej latem, jesienią.